Witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książek. To jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Na wstępie standardowo chciałem zaprosić cię do naszej zamkniętej grupy inwestorów grupy na Facebooku, w której jest bardzo dużo merytorycznych treści, nie ma tam spamu. Grupa jest płatna, ale myślę, że warto spróbować 30 zł miesięcznie, a jest tam bardzo dużo, jak mówię, merytorycznych i wartościowych treści. Myślę, że to jest najbardziej merytoryczna grupa na Facebooku. A przechodząc do dzisiejszego odcinka, jeżeli chodzi o indeks giełdowy, dzisiaj byliśmy dosyć mocno na minusie w porównaniu do innych, no bo tak naprawdę WIG spadał o około 1,5% dzisiaj. Jeżeli zobaczymy sobie to, to na wykresie dziennym, no to widzimy, że, że jest dosyć mocny spadek, jeżeli chodzi o nasz indeks. Może trochę otworzyliśmy się na plusie, ale później, później był dosyć duży spadek i też trzeba powiedzieć, że WIG był dzisiaj słabszy od innych europejskich giełd, no bo jeżeli sobie zobaczymy na przykład na, na niemiecki DAX, to jest tylko... Minus 0,11, czy na londyńską giełdę to też jest minus 0,37, czyli można powiedzieć, że na tle Europy my wybadliśmy dzisiaj blado, ale to nie oznacza, że wszystkie spółki, które są na giełdzie są. Przewartościowane i należy z niej uciekać. Takie jednodniowe spadki, czy tam dwudniowe spadki, nic nam tak naprawdę mocnego nie mówią odnośnie, odnośnie obecnego trendu. No bo jak zobaczymy to na przestrzeni pięciu dni, no to rzeczywiście jesteśmy, można powiedzieć, w lekkim trendzie spadkowym. No ale jeżeli chodzi o, o miesiąc, no to tu już było różnie. Także ja bym nie wyciągał jakichś bardzo pochopnych wniosków. Rze rzeczywiście ostatnio trochę zaczęliśmy spadać ale jeszcze i jeszcze nie można tego nazywać jakąś bessą czy czymś w tym rodzaju przechodząc do konkretnych spółek no bo jak mówiłem spółki na giełdzie są różne są te w które nie warto inwestować są takie w które warto inwestować są takie o których warto powiedzieć bo wypuściły na przykład nowe komunikaty jakieś i też chciałem o kilku takich spółkach powiedzieć m.in. spółka Asbis spółka bardzo nieoczywista no bo Asbis jednak dystrybutor sprzętu IT więc można powiedzieć, że na pandemii się dorobili. Tak, jeżeli ktoś potrzebował, potrzebował sprzętu do pracy zdalnej, nauki zdalnej, no to musiał kupować od nich, od nich sprzęty. I tak na chłopski rozum można tutaj powiedzieć, że Azbis powinien już najlepsze tygodnie mieć za sobą, dlatego że jednak wracamy już do tej normalności, tak? Nawet jeżeli powiedzmy nie będzie takiego powrotu całkowitego. No to jednak ten sprzęt w większości już jest kupiony. Oczywiście jest tak, że sprzęt się psuje, trzeba go dokupywać, trzeba różnego rodzaju nowe sprzęty kupować, także to nie jest tak, że Azbis nie będzie miał żadnych totalnie przychodów, ale tak na chłopski rozum wydaje nam się, że jednak ta pandemia bardzo mocno napędziła ich zyski, ich przychody, i teraz już powinno być bardzo, ale to bardzo mocne wyhamowanie. No tymczasem jak na razie tak się nie dzieje. Asbis w listopadzie odnotował bardzo wysokie przychody, chwalił się, że to był historyczny miesiąc dla, dla tej spółki, a jeżeli chodzi o grudzień, Asbis odnotowuje rekordowe miesięczne przychody w grudniu 2020 roku. Oni przebili listopad. Jeżeli chodzi o przychody, to w grudniu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie około 343 miliona dolarów wobec 265 miliona dolarów w grudniu 2019 roku, czyli wzrost o 29%. I był to najlepszy miesiąc sprzedażowy w całej historii, czyli pobity został ten listopad. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że, że to był dosyć wyjątkowy miesiąc, no, ze względu na to, że jednak Asbis bardzo dużo zarobił na tym, że mamy tutaj premiera iPhone'a, Azbis na tym mocno zarabia. Pamiętajmy też, że iPhone, spółka Apple zrobiła taki myg, że w imię czystego środowiska sprzedaje osobno ładowarki do telefonów, więc teraz trzeba kupić i tak naprawdę telefon i ładowarkę to też napędza oczywiście zyski zyski ASBISU, więc tutaj też trzeba to podkreślić. Aczkolwiek ja sądziłem jednak, że będzie duży zjazd, jeżeli chodzi o ten wzrost przychodów, to znaczy. Myślałem, że już w tych miesiącach, w których to się wszystko uspokoi, czyli w których już tak tego sprzętu nie powinniśmy mocno potrzebować, no bo już powinien być zakupiony, tak? Jeżeli ktoś kupił sprzęt do pracy zdalnej w marcu, myślę, że jeszcze nie powinien mu się zepsuć. Więc myślałem, że jeżeli chodzi o Azbis, to będzie dalej wzrost rok do roku, jeżeli chodzi o przychody, ale nie będzie tych rekordów, to znaczy nie będzie czegoś takiego, że te przychody będą rosły w stosunku miesiąc do miesiąca. Myślałem, że te miesiące marzec, kwiecień, maj będą najlepsze dla Asbisu, jednak, jednak się myliłem i tak można powiedzieć pozytywnie, no bo Asbis bardzo pozytywnie zaskoczył i tutaj nie jestem do końca przekonany, czy, czy rzeczywiście te zyski i te przychody Azbisu jakoś mocno wyhamują, tak by się mogło wydawać, no bo już zakładamy, że w przyszłym roku nie będziemy aż tak mocno potrzebować tych wszystkich urządzeń do pracy zdalnej, do, do nauki zdalnej, Oczywiście, jakaś tam część jeszcze, jeszcze będzie właśnie w trybie pracy zdalnej czy nauki zdalnej, ale jednak będzie ten, ten stopień maleć. No a tu się jednak okazuje, że Azbis potrafi bardzo fajnie zaskoczyć bardzo pozytywnie tymi wynikami. Obecnie jest na poziomie 8 ,19 zł. 19 groszy i to jest oczywiście wysoko, no bo w, sto, w stosunku do tego, co było rok wcześniej, no Azbis by po zł. 20, znaczy zł. 40, zł. 50, więc można powiedzieć, że Azbis no i Jest jednym z największych beneficjentów tych, tej pandemii ze względu na to, jak on procentowo urósł. Ale jednak warto podkreślić, że ten wzrost nie wyhamowuje. I to jest dosyć, moim zdaniem, duże zaskoczenie. Też określili z, z, z szefowie Asbisu. Zysk, jaki powinien być w tym 2020 roku, powiedzieli, że między 32 a 34 miliony dolarów, i to jest, są takie bezpieczne szacunki, więc zobaczymy. Może tutaj też jakoś pozytywnie nas zaskoczą. No, ja na pewno czekam na te szacunki za styczeń, dlatego że. No, i jeszcze można powiedzieć, że tutaj ten grudzień był obarczony tym iPhone'em, tak? W tym sensie możemy powiedzieć, że no stwierdzono, że będą sprzedawać go bez ładowarki, więc to też jest jakaś nowość, która no, napędziła zyski Asbisu. Więc styczeń będzie bardzo dla mnie ważny, w którą stronę Azbis idzie. Oczywiście, zakładam, że styczeń 2021 będzie dużo lepszy niż styczeń 2020, ale jaka będzie ta dynamika, tak? Nie twierdzę, że musi być cały czas zachowana, ale nawet jeżeli będzie na poziomie kilkunastu procent ja będę w pełni zadowolony, no bo to oznacza jednak, że Azbis wciąż się będzie rozwijał, a nawet wskaźnikowo obecnie można powiedzieć, że, że tutaj wszystko bardzo dobrze wygląda, jeżeli chodzi o zyski, jeżeli chodzi o przychody, też tutaj jak na razie wszystko bardzo dobrze wygląda w stosunku do 2019 roku widzimy, że bardzo mocno się poprawiamy, tak, patrzymy tutaj za cztery ostatnie kwartały, czyli czwarty kwartał 2019 i trzy kwartały tego 2020, bo na razie te informacje mamy, widzimy, że i zyski i przychody bardzo mocno na plusie, no i oczywiście, na chłopski rozum się wydaje, że, że tutaj już jednak jeżeli chodzi o Azbis, może być tylko gorzej, ale ten listopad i ten grudzień mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły i jak mówię, ja bardzo mocno czekam na styczeń, bo dla mnie to będzie taki prawdziwy sprawdzian dla Asbisu. Czyli czy oni rzeczywiście jakiś stopień tego, tego wzrostu zysków będą zachowywać. Więc dla mnie informacje o Dnośnie właśnie sprzedaży styczniowej. Bardzo fajne jest to, że Azbis co miesiąc mówi nam o swojej sprzedaży, więc za sprzedaż styczniową ja naprawdę bardzo mocno czekam na te, na te wyniki. No bo z jednej strony można powiedzieć, że Azbis jest już wysoko, no dlatego że jednak giełda dyskontuje przyszłość, a w przyszłości nie powinno być tak dobrze. No i jednak spółka pokazuje, że mimo tego, że. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że nie powinno być tak dobrze, to dalej tam dobrze jest. Więc tutaj dla mnie ASBIS to jest wielki znak zapytania. Jeszcze oczywiście parę miesięcy temu to była niedowartościowana, moim zdaniem, spółka. No teraz już jest bardzo wysoko i tak naprawdę styczeń nam powie, czy ona wciąż jest niedowartościowana. Oczywiście mówimy tu o długim terminie. Pamiętajmy, że ASBIS też jest spółką dywidendową. Oczywiście stopa tej dywidendy nie jest jakaś teraz duża, no bo. W tamtym roku to było 54 grosze, w tym na razie 39 zaliczki, ale jeżeli będzie cały czas zwiększać zysk, no to oczywiście, oczywiście może być ta dywidenda większa, więc może być sytuacja, że na przykład w tym roku będzie ta dywidenda w granicach 70 czy 80 groszy. No a to jest jednak 10% ceny azbisu, więc wciąż ta dywidenda może być atrakcyjna nawet pod względem stopy dywidendy. To też jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi właśnie o tą spółkę. No ja na pewno dodaję do obserwowanych już od dawna o tej spółce o tej spółce mówiłem tutaj że ona może się wybić na pandemii okazuje się że też może się wybić po pandemii także azbis tutaj jest wciąż w jakby okręgu spółek które, które obserwuje. obserwuję inną spółką o której chciałem dzisiaj powiedzieć jest 11bit studio spółka z branży gamingowej która jest dosyć specyficzną spółką bo wiele właśnie firm gamingowych praktycznie żyje od premiery do premiery, tak? No wszyscy czekaliśmy na premier Cyberpunka i to właściwie od tego głównie zależy kurs CD Projektu, tak? Też teraz wszyscy czekamy na premierę na przykład The Medium, no i oczywiście Bluebird Team będzie, będzie bardzo mocno tutaj zależał kurs jego od tego, jak ta premiera się uda, przypominam 28 stycznia, z tego co pamiętam, jest ta premiera, więc już niedługo się dowiemy, a to jest naprawdę bardzo duża premiera, jeżeli chodzi o spółkę Bluebird Team. Wracając, 11 Beat Studio wypuszcza większą ilość gier. I w 2020 roku powiedzieli, że jeszcze chcą tego zagęszczenia, czyli tam przyjęli takie założenia, że jeszcze chcą zagęszczenia tych premier, co ja odebrałem pozytywnie, rynek odebrał to negatywnie, to było dosyć dla mnie bardzo dziwne. To było chyba jeszcze w pierwszym półroczu 2020 roku, ale teraz też nowe informacje wyszły o, o spółce 11 Bit Studio, dokładnie o programie motywacyjnym. Na lata 2021-2025. No program motywacyjny to jest oczywiście program dla pracowników, dla, dla zarządu spółki, po to, żeby osiągać lepsze wyniki. I jaki ja mam stosunek do takich programów motywacyjnych? Ja ogółem jestem za. Dlatego, że no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli wykonuję jakąś pracę, pracuję gdzieś i wykonuję ją coraz lepiej, to chcę coraz lepiej zarabiać. Także jeżeli Program motywacyjny coś zakłada, że jest wzrost zysków, wzrost jakichś przychodów, wzrost EBITDA, no to wtedy nie widzę problemu, żeby zarząd dążył do tego też poprzez taką jakby presję tego, że jeżeli to osiągnę, to więcej zarobię, sam osobiście więcej zarobię. Więc ja jestem osobiście za takimi. Takimi programi, programami motywacyjnymi. Nie widzę w nich nic dziwnego. Jeżeli ktoś dobrze pracuje, coraz lepiej pracuje, chce za to otrzymać coraz więcej pieniędzy. No, oczywiście te programy motywacyjne powinny być jakoś, jakoś logicznie rozporządzane. To znaczy, nie tak, że kupują sobie na przykład, nie wiem, jacht jak jedna ze spółek. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Stricte, już 11 Bit, no to oni mówią, że celem programu jest wy wypracowanie. 656 milionów złotych przychodów na lata 2021-2025, czyli w okresie 5 lat, i 328 milionów zysku brutto. Co mi się tutaj podoba? Podoba mi się na pewno, że mówią o zysku brutto, a nie o EBIDzie. No bo jednak trzeba sobie powiedzieć szczerze, że biorąc pod uwagę zysk, czy to brutto, czy to netto, w stosunku do EBITDA -y, dla mnie zysk brutto czy netto jest dużo bardziej taki miarodajny. No, EBIDDA jest to zysk, ale przed pewnymi kosztami zysk netto na przykład, to już jest taki zysk końcowy. Więc skoro spółka i tak te koszty musi podnieść, to tak naprawdę EBITDA w pewnych sytuacjach może być troszeczkę zakłamana, tak? Więc ja wolę tutaj osobiście zysk netto. No tutaj mamy zysk brutto, więc też, też przed pewnymi, pewnymi jeszcze operacjami, ale myślę, że, że to jest bardzo fajna strategia. No bo mówimy tutaj o tym, że spółka może wyemitować łącznie 125 tysięcy warantów wymiennych na akcje z ceną emisyjną opartą o średni ważony kurs akcji spółki z czwartego kwartału 2020 roku, no czyli w okolicach tego, co teraz mamy. Więc żeby im się to opłacało, po pierwsze, no, muszą spełnić założenia, przychody, zyski. Po drugie, ten kurs tak naprawdę musi być lepszy niż teraz, więc też w pewnym sensie jest tutaj taki warunek kapitalizacji. Oczywiście nieformalny, niepisany, ale jest w pewnym sensie ten warunek. Więc mi się osobiście ten program podoba. No jak to wygląda dokładnie pod względem właśnie zwiększenia zysków zwiększenia przychodów? Mówimy tu o 656 milionach w, w przeciągu 5 lat. Jeżeli sobie to policzymy, no to 656 na, na 5 lat, 130 milionów złotych przychodów ma być rocznie około. Oczywiście. To raczej powinno nie wyglądać jak skala liniowa, tylko logarytmiczna, czyli na początku może być te 100 milionów, później 120, później 140, 160, tak? Chodzi o to, że spółka cały czas się rozwija i cały czas zwiększa ten zysk, a nie, że i przychody, a nie, że przychody są na tym samym poziomie. Więc mówimy, że przychody 130 milionów, średnio oczywiście, a jeżeli chodzi o, o zysk, to powinno być 328 milionów też na 5 lat. 76 milionów złotych zysku. No i dokładnie tak samo mówimy tutaj o powiedzmy 65 milionach, 70, 80 i tak dalej. Tak czyli 130 i 76. A jak to wygląda obecnie, jeżeli chodzi o 11 bit. Można sobie to zobaczyć. Jeżeli chodzi o przychody, no to jest na poziomie około 80, za ostatnie 4 kwartały jest na poziomie około 90, więc tu jest już znaczny. Z wzrost, jeżeli chodzi o te przychody. Mówimy, że ja nawet jeśli pierwszy rok będzie na poziomie, powiedzmy, 110 milionów, tak, bo średnia ma być 130, to już mówimy o bardzo dużym wzroście. Jeżeli chodzi o sam zysk brutto, no to zysk przed opodatkowaniem jest na poziomie 46 milionów złotych za ostatnie 4 kwartały, a mówimy tutaj, że ponad 70 ma być milionów średnio rocznie, czyli powiedzmy ten pierwszy rok niech będzie 60 czy 55, to i tak oznacza duży wzrost. Czyli ten program motywacyjny zakłada duże wzrosty przychodów, zysku brutto, no co za tym idzie, też pewnie zysku netto, kapitalizacji, żeby to się im opłacało, więc dla mnie taki program motywacyjny jest naprawdę czymś. Niektórzy mówią, że neutralnym, dla mnie nawet dobrym, bo jeszcze mocniej pcha zarząd do tego, żeby, żeby fajnie się rozwijali. No oczywiście tam były zmiany prezesa, jeżeli chodzi o 11-bit i to była taka, taka niepewność, ale myślę, że, myślę, że tutaj. Jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, też ma być to zagęszczenie Premier w 2021 roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście można powiedzieć, że kurs trochę obecnie traci, bo byliśmy jeszcze do niedawna po 540 zł na przestrzeni sierpnia, a teraz jesteśmy po 475 aczkolwiek nie myślę, żeby było to coś bardzo złego tak, jeżeli będą udane premiery kolejne no to myślę, że tutaj mogą być mogą być wciąż wzrosty, oczywiście 11bit, tak jak inne spółki gamingowe bardzo mocno wybił w te w te czasy pandemii od marca, gdzie był po około 300 zł do ponad, prawie 600, ponad 600 nawet, więc tutaj mocno wybił, obecnie no jest w trendzie spadkowym, nie da się tego ukryć, że, że lekko, ale spada, no jednak ta przyszłość na te najbliższe 5 lat mi się wydaje, że, że atrakcyjna i 11bit może być taką spółką, która wciąż da zarobić, mimo że możliwe będzie to, że zyski gamingu przychody gamingu i też kurs gamingu nie będzie aż tak dynamicznie rósł jak w te miesiące kiedy, kiedy byliśmy zamknięci w domach. No zobaczymy jak to będzie, aczkolwiek ja tą informację o programie motywacyjnym odbieram jak najbardziej pozytywnie. i 11bit też pamiętajmy o tym, że no jeżeli chodzi o ten zysk to już bardzo dobrze sobie radzi, no bo przebił tą prognozę roczną. 7 milionów zysku netto w samym trzecim kwartale, a za Wyniki od pierwszego do trzeciego kwartału mówimy o prawie 70 milionach przychodów, 32, ponad 32 miliony zysku netto i są to lepsze wyniki niż spółka zakładała w całym budżecie na cały rok, czyli tu już widzimy, że, że bardzo dobra sytuacja, no jak na przykład nie wiem, była w grupie Kenty, gdzie grupa kapitałowa Kenty też zakładała sobie jakieś wyniki finansowe, już je, już je w, chyba w, po trzecim kwartale, czy już na początku czwartego przebili i, i musieli jakby prognozować od nowa strategię ze względu na to, że po prostu za dużo zarobili. Oczywiście informacja bardzo pozytywna, która wpłynęła na kurs pozytywnie tutaj, aż takiego, takiego pozytywu, jeżeli chodzi o wzrost kursu akcji nie było, ale myślę, że ta informacja nowa o właśnie programie motywacyjnym jednak, jednak pozytywna. Inna spółka to spółka, o której już mówiłem niedawno, spółka Luke, która zajmuje się właśnie między innymi oświetleniami, jeżeli chodzi o kontrakty, no ostatnio duży kontrakt w Warszawie, o której też mówiłem, wymiana, wymiana oświetlenia, kontrakt na co najmniej 32 miliony złotych. Pamiętajmy, że taka wymiana oświetlenia też się wpisuje w ekologię, bo przez to produkujemy mniej CO2 do atmosfery i też te rachunki są mniejsze, więc możliwe jest to, że, że miasta będą chciały na takie wymiany iść i Warszawa oczywiście, oczywiście, Poszła. Roczny rachunek ZDM za światło we wspomnianej lat, wspomnianych latarni, te, które, które będzie wymieniać luk, zużywają 51,1 godziny energii, to około 27 milionów złotych. A po zmianach zużycie energii szacuje się na 18 godzin, co powinno kosztować poniżej 10 milionów złotych rocznie. No to oznacza, że to są oszczędności i rzeczywiście ta spółka może mieć klientę. Pamiętajmy, że spółka, która Żyje eksportem, ponad 60% to jest jednak eksport. Tak naprawdę rynek polski no, coraz mocniej się marginalizuje, bo oni zakładają w przyszłym roku już 75% eksportu. Tutaj problem był trochę taki, że były obawy odnośnie pandemii, jednak ta pandemia bardzo mocno no, na, przykład, na przykład w Ameryce Łacińskiej miało wpływ. W Brazylii bardzo dużo było zakażeń, a luk też działa w Brazylii i tutaj bano się, że przez to właśnie, że, że działa na tych rynkach mocno dotkniętych pandemią, będzie tutaj, będą tutaj słabe wyniki finansowe. Tak się jednak nie stało, luk sobie jakoś radzi. Ale nowa informacja luk, light factory, rozważa zwiększenie zaangażowania w Maroku, tak? No bo to nie tylko Brazylia, też inne kraje, jak mówiłem, 75% eksportu do tego dążą w 2021 Teraz jest powyżej, powyżej 60% i rozbudowują też system w Maroku. W Maroku, w którym już są, bo w północnym Maroku oni, oni już są, ale też plany rozwoju są m.in. na rynku południowego Maroka. Dzięki nowoczesnym rozwiązanym. Oświetleniowym LED może odnieść znaczący sukces na rynku marokańskim oraz przyczynić się do dalszego, zrównoważonego rozwoju poprawy poziomu bezpieczeństwa, komfortu mieszkańców w regionie. Zamierzamy z pełnym zaangażowaniem kontynuować rozmowy ze stroną marokańską. Z optymizmem patrzymy na perspektywę naszego rozwoju na tym rynku. No, czyli chcą, chcą coraz, mocniej, coraz mocniej wchodzić na rynek marokański. Jak mówiłem, oni już tam są. Ale widzimy, że coraz mocniej chcą tam wchodzić, zresztą oferta spółki spotyka się z rosnącym zainteresowaniem lokalnych inwestorów, stąd deklaracja chęci o rozszerzenia obecności firmy w regionie. No to oznacza, że to się wpisuje właśnie w ich strategię, w ich strategię, czyli, czyli właśnie zwiększenia tego, tego eksportu. No i. Uruchamiałem ten projekt, oczywiście. Projekt dotyczy uruchomienia projektu inwestycyjnego w obszarze produkcji urządzeń elektrycznych w Królestwie Maroka w ramach przedsięwzięcia Joint Venture z lokalnym, lokalnym partnerem. Jeszcze nie wiemy, jaki to jest dokładnie, dokładnie lokalny partner, no ale widzimy, że rozmowy są na dobrym poziomie. Też spółka Luk może na tym zyskać. Oczywiście, no, jeżeli mówimy o eksporterze, no to jeżeli ta złotówka jest słaba. W obecnie jest w miarę słaba, no to, to lepiej dla, dla spółki. Spółka już zarabia właśnie kontraktami, czy to, czy to w Polsce, czy to w Austrii, czy to właśnie na innych kontynentach. Także bardzo zdywersyfikowana geograficznie spółka. To też może się podobać, że możliwe, że tu jest takie może większe bezpieczeństwo. Tak to, tak to możemy nazwać. Spółka, która no też ciekawe, jakie będzie, będą te wyniki finansowe za czwarty kwartał. No, bo mówimy tutaj, że podpisuje duże kontrakty. Mówiliśmy o kontrakcie na 32 miliony złotych. To nie jest ich jakby największy kontrakt. Mają też, też inne duże kontrakty. Teraz też rozszerzenie działalności w Maroku. To jest pamiętajmy, spółka wyceniana na około 55 milionów złotych. No jeżeli sobie zobaczymy na te ich wyniki finansowe kwartalnie, to widzimy, że, że w tych pierwszych trzech kwartałach około 7 milionów złotych już mają. No więc możliwe jest, że na przykład sam wskaźnik CZ będzie około 5, jeżeli ten kwartał dobrze im, dobrze im pójdzie. No a oni też, też można powiedzieć, że rok do roku się rozwijają, i to widać właśnie w przychodach. Tak? No bo rozwój najbardziej właśnie widać w przychodach. Jeżeli zwiększamy skalę działalności, no to te przychody powinny się zwiększać. Tutaj widzimy, że rok do roku jest coraz więcej. Oczywiście można powiedzieć, że trochę pandemia ich zatrzymała, ale, ale wciąż jest ten rozrost jeżeli chodzi o zyski, 2019 był tylko taki na minusie, a tak naprawdę wracamy już do fajnej zyskowności, która, która była wcześniej, no bo tak naprawdę 7 milionów złotych, które już mamy, to są naprawdę bardzo dobre wyniki, biorąc pod względu to, jak spółka do tej pory się zachowywała, tylko 2017 był w okolicach 7 milionów, a to jest duża możliwość na to, że że te wyniki finansowe zostaną przebite. Także też luk warto obserwować, no mimo tego, że jednak jest tutaj dosyć już drogo, no bo spółka była po około, po około 2 zł, nawet na tym najniższych w swoich poziomach, teraz jest na 7,70, no ale widzimy, że cały czas jest ten rozwój, jeżeli chodzi o właśnie spółkę luk. Inną spółką też, o której chciałem powiedzieć, jest spółka PKN Orlen. PKN Orlen, no chyba... Nie muszę nikomu mówić, wszyscy wiedzą, czym się zajmuję. Oczywiście, cały czas tutaj czekamy na informacje odnośnie PGNG. Co z tym dalej się stanie? Cały czas też czekamy na informacje odnośnie lotosu, aczkolwiek no, to już informacja, którą nie wiem, czy się dowiemy bo w pierwszym kwartale Orlen miał odrzucić takie, zrobić taki pierwszy przesiew, jeżeli chodzi o te wszystkie oferty, kupna stacji paliw lotosu. Tak, no bo wszyscy wiemy, że LOTOS musi zostać w pewnym sensie, w pewnej części sprzedany albo wymieniony za granicę, więc zobaczymy jak to będzie. Orlen oczywiście bardziej chce wymiany niż, niż sprzedaży, chce to niegotówkowo załatwić, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie cały czas czekamy na PGNG i to jest najbardziej istotna informacja, no ale po drodze też są inne informacje odnośnie Orlenu. Na przykład to, że Energa, czyli no już spółka, z, można powiedzieć niemalże z grupy Orlenu. Planuję kolejne megawaty z OZE w Wielkopolsce. Mówimy tu o farmie fotowoltaicznej na terenie koparni, kopalni Adamów. I to będzie. To będzie. Mm. Farma fotowoltaiczna Mitra o mocy około 100 MW będzie elementem powstającego centrum OZE Energa, w ramach którego mają funkcjonować źródła OZE o łącznej mocy około 160 MW no czyli bardzo, bardzo duża farma fotowoltaiczna. No bo mówimy, że duże te farmy zaczynają się od 1 MW, tutaj mówimy o 100, więc to jest naprawdę bardzo duża farma, ale to się wpisuje w strategię Orlen. Ja przypomnę, że, że Orlen na lata 2020-30-21-30 ma pewną strategię, która zakłada przejście na coraz tą mocniej zieloną stronę, tak bym to nazwał, czyli coraz bardziej OZE, coraz bardziej na przykład jakieś różnego rodzaju biomasy, biogaz. No i to się wpisuje w, w to, co robi właśnie, co ma robić Orlet, cała grupa kapitałowa, tak, bo ta grupa będzie się powiększać, więc to nie jest nic dziwnego, aczkolwiek ważne, żebyśmy żebyśmy coś takiego wiedzieli, że coś takiego się, się dzieje. No, oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o Orlenie, zawsze trzeba pamiętać, że Orlen zależy bardzo mocno od ropy, i ropa oczywiście ostatnio rosła, ze względu na to, że Arabia Saudyjska powiedziała, że tą produkcję. Nie będzie już robić na pełnej parze, tylko jednak wstrzymuje się trochę i będzie ograniczyć tą produkcję ropy. To oczywiście rynki zareagowały, rynek ropy zareagował pozytywnie i ropa poszła mocno do góry, no ale ostatnio, ostatnio stoi. Też trzeba, trzeba sobie powiedzieć, że takie coś nieoczekiwanego troszeczkę się stało, że jest wzrost zapasów ropy naftowej w, w USA. Oczywiście mówimy o ropie naftowej z USA, czyli tej WTI. Ona mimo tego też, też rośnie, ale też te, te wzrosty są w pewnym sensie trochę wyhamowane w ostatnich dniach, no też ze względu na to właśnie, że, że te zapasy urosły ostatnio, co było dosyć dziwne, no bo skoro, skoro liczymy na to, że będzie zwiększenie tego ruchu, zwiększenie popytu, no to te zapasy jednak nie powinny tak rosnąć, to to trochę, trochę zaskoczyło no i przez to też jest taka niepewność jeżeli chodzi o rynek ropy ropa stanęła, Orlen można powiedzieć Orlen można powiedzieć też lekko stanął, no bo byli już po 65 zł a teraz jest lekka korekta około 60 zł bardzo podobny ten wykres do, do wykresu ropy, trzeba to, trzeba to jasno określić, cały czas czekamy na co będzie z PGNiG ale Orlen już można powiedzieć, że wchodzi lekko w buty PGNiG dlatego, że Grupa Orlen uruchomiła kopalnię gazu na Podkarpaciu, no czyli to czym się, czym się właśnie PGNiG zajmuje. Pierwsza własna kopalnia gazu ziemnego Bystrowice podała spółka w komunikacie pracowym. I... Jak podano do systemu przemysłowego z nowego złoża trafiło ponad 2 miliony metrów sześciennych surowca. Oczywiście mówimy cały czas o strategii Orlen 2030, no cały czas jak mówię czekamy na to co się będzie działo z PGNiG. Czy oni, czy tam będzie jakaś fuzja, przejęcie. Oczywiście cały czas Orlen mówi, że jeżeli chce fuzję, chce jakieś przejęcia to jak najbardziej niegotówkowe. no ale to też kosztuje. Zobaczymy, zobaczymy jaki będzie plan. Pamiętajmy, że też ta strategia Orlen 2030, jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek połączenia w jakiejkolwiek formie z G ma zostać z, zrewitalizowana więc zobaczymy jak to dalej będzie oczywiście oczywiście Orlen będzie wchodził w, w gaz nawet bez G, ale zobaczymy zobaczymy jak to wszystko wyjdzie z tą spółką? No, bo jednak cały czas na wokandzie jest to, że w pierwszym kwartale już mamy się o tym dowiedzieć, więc cały czas czekamy na tą informację. No, wchodzi już na ten, na ten rynek kopalni gazu, czyli będzie wydobywać gaz. Ciężko powiedzieć, czy jak to, jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o Orlen, dlatego że no Orlen ma jakieś doświadczenie, bo robił, współtworzył takie projekty, nigdy nie robił tego sam. Więc jeżeli się okaże, że PGNG jednak nie dołącza do Orlenu. No, to będę się troszeczkę obawiał, czy, czy ten segment nie będzie zbyt ryzykownym, pod takim względem, że jeżeli wchodzimy w jakiś nowy segment, na początku muszą być bardzo duże inwestycje. Czy zakładając, że jest ten problem, program Orlen 2030, który już zakłada bardzo dużo inwestycji, czy Orlen zniesie kolejne inwestycje? Oczywiście zakładamy cały czas, że tu będzie jakieś połączenie PG, Orlen, ale jak na razie nic konkretnego nie wiemy, cały czas na tą informację czekamy. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co Ty sądzisz o tych spółkach, o których dzisiaj powiedziałem, m.in. np. o 11bit Studio. Czy ten program motywacyjny dla Ciebie to jest coś dobrego, pozytywnego, czy jednak odbierasz to bardziej neutralnie, może negatywnie? No i co sądzisz o Azbisie? Czy ten 2021 rok wciąż może, może zaskakiwać? Czy jednak już twierdzi, że tutaj paliwo się wyczerpało i to, co pokazali w 2020 roku, będzie czymś, do czego... Nawet nie mają się co równać w 2021, bo tu będzie, będą spadki, jeżeli chodzi o zyski czy przychody. Dzięki bardzo, no i standardowo życzę samych zysków, cześć, trzymaj się.